Cześć. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy na temat, jak kontrolować, jak sprawdzać postępy z pozycjonowania, w ogóle jak sprawdzić pozycjonowanie swojej strony internetowej. I to bez względu na to, czy jest to wykonywane przez agencję, freelancera, czy też robicie to poprzez własne jakieś inicjatywy, własną przyjętą strategię SEO. Rozpatrując pozycjonowanie, jeżeli macie podpisaną umowę z agencją, z freelancerem czy z kimkolwiek innym, no to przygotujcie ją sobie, przeczytajcie i zastanówcie się, co tak naprawdę ta umowa dla Was przynosi, w jaki sposób ta strategia jest określona, co tam w tej umowie jest zapisane, z czego po prostu ta osoba, druga strona musi się w cudzysłowie wyspowiadać co miesiąc w raporcie. Dzięki temu będziecie wiedzieli, czy pozycjonowanie jest przynajmniej wykonywane zgodnie z umową. Przygotowując sobie strategię, czy też przygotowując sobie informacje na temat procesu pozycjonowania i tego, czy strona jest pozycjonowana, musimy sobie odpowiedzieć na takie trzy pytania. Przede wszystkim musicie sobie zdać sprawę, co chcecie mierzyć, jak to chcecie mierzyć i gdzie te wyniki chcecie widzieć, czyli w jaki sposób chcecie obserwować, czy pozycjonowanie idzie w dobrym kierunku. Przede wszystkim w umowie powinniście mieć zapisane tabelkę, ewentualnie informacje, że pozycjonowane będą słowa kluczowe. Natomiast tutaj też uczulam, że nie zawsze pobyt czy też znalezienie się na pierwszym miejscu na dane słowo kluczowe jest dla serwisu pozycjonowanego dobre. Może się zdarzyć, że po prostu pozycjonowane są słowa kluczowe generyczne, w związku z tym one po prostu nie przyniosą Wam sprzedaży. Niemniej jednak, co chcemy mierzyć w zakresie pozycjonowania? To przede wszystkim pozycje słów kluczowych, które ustaliliście obopólnie, liczbę dostarczonych odnośników i to bez względu na to, w jaki sposób one są wykonywane, natomiast co do zasady, po prostu ich ilość i powinno to być dostarczone w określonej tabeli za pomocą Google Docsa, spreadsheeta czy w raporcie w Wordzie po prostu przesłane maile. Natomiast co do zasady musicie otrzymać liczbę takich dostarczonych odnośników. Następnie liczba dostarczonych artykułów na bloga i tutaj uczulam na jedną rzecz, że 1/3 artykułu miesięcznie to nie jest to, co na pewno byście chcieli, czyli w tym momencie wychodzi Wam jeden artykuł kwartalnie, natomiast co do zasady, jeżeli umawiacie się na 10 artykułów blogowych miesięcznie, to te 10 artykułów blogowych musicie otrzymać. Liczba dostarczonych publikacji zewnętrznych, tutaj to jest coś innego niż liczba dostarczonych odnośników, ponieważ no, możecie wejść w kooperatywę z influencerami, którzy na swoich blogach będą zamieszczali różnego rodzaju publikacje z odnośnikami do Was. Jeżeli takich influencerów SEO-wiec, czy też firma wykonująca SEO zatrudni kilkunastu, kilkudziesięciu, czy nawet kilkuset, no to rozlicza się na przykład, że w danym miesiącu dostarczy takich 6 zewnętrznych publikacji. Optymalizacje, jakie są wykonane, czyli ile podstron zostało zoptymalizowanych, nie na zasadzie komunikatu, wykonaliśmy optymalizację podstron w kategorii X, tak? No ale dobrze, wykonaliście jedną, dwie czy 100. Pamiętajcie, że dla wielu osób liczba czy też informacja o ilości wykonanych jakichś rzeczy w skali od 0 do 100, to dla niektórych dużo to jest 1, a nie dla niektórych dużo to jest 99. W związku z tym informacja, że dużo zrobiliśmy, to nie jest tak do końca informacja wiążąca. No i co miesiąc powinniście otrzymać rekomendacje. Czyli zobaczcie, to co od razu na dzień dobry chcę zmierzyć pod kątem ilości, to jest pozycja słów kluczowych, czy one wzrosły, czy one spadły, czy one zachowały swoją pozycję. Liczbę, czyli liczbowo, liczba dostarczonych odnośników, liczba dostarczonych artykułów blogowych, liczba dostarczonych publikacji zewnętrznych, na przykład public relations, liczba, czyli ilość wykonanych optymalizacji i można powiedzieć liczba, przynajmniej jedna rekomendacja co miesiąc powinna się znaleźć w raporcie, co trzeba zrobić, żeby rosnąć na przykład szybciej. Co mierzyć, jeżeli chodzi o różnego rodzaju informacje będące w raporcie, tak? Czyli sprawdzamy, czy co miesiąc dzieje się coś na stronie pozycjonowania.
I na przykład po lewej stronie macie eventy, tak, zdarzenia związane na przykład z odtworzeniem filmu, z kliknięciem w jakiś przycisk, na przykład w przycisk telefonu, w przycisk e-mail, czy w przycisk jakiejś podstrony, czy w jakiś dodatkowy przycisk, który jest dla Was niezbędny, który tworzy call to action. Przeczytanie tekstu, czyli retencja, jak daleko ludzie, czy też jak daleko czytelnicy zjeżdżają z tekstem na dół, czy jak mocno go czytają. Przejście na kolejną podstronę, to też w jakiś sposób możemy sobie mierzyć, czyli na przykład wejścia na pole kontakt, wejście na podstronę z jakimś katalogiem, wejście na podstronę z jakąś cenną informacją, wysłanie formularza, no i coś, co nie jest eventem, ale jak gdyby jest takim uśmieszkiem, czyli zakupy, czyli przychody mierzone w Google Analytics. Natomiast po prawej stronie można mierzyć rzeczy, które jak gdyby są pokazywane, występują w wynikach wyszukania, czyli takie ozdobniki, dzięki którym przykuwamy uwagę do wyników wyszukania związanych z naszą stroną internetową. No i są to wszelkiego rodzaju fragmenty rozszerzone typu resipe, faku, how-to. Są to oczywiście mapy Google'a, czyli kliknięcie na przykład w telefon, w dojazd, wejście na stronę. Są to oczywiście wejścia z YouTube'a, są to ewentualnie wejścia z linków pod wideo, czyli w tym momencie we wszystkich tych miejscach korzystamy z utmów. No i oczywiście wejścia z obrazków karuzeli, czyli w zakładce, grafika, w Google Search Console powinniście mieć wejścia z obrazków, tak? Czyli to, te rzeczy możecie sobie mierzyć, możecie sobie sprawdzać. Natomiast jaki jest cel tego, tak? Przede wszystkim to, że wszystkie elementy przekładają się oczywiście na widoczność, tak? Czyli wraz ze wzrostem pozycjonowania, wraz ze wzrostem dostarczanych artykułów blogowych, nasze słowa kluczowe powinny przemieszczać się ku górze, czyli do pozycji top 3, top 5, top 10, natomiast powinna w sumie wraz ze wzrostem treści na stronie, powinna nam rosnąć widoczność, tak? Natomiast oczywiście wzrost widoczności nie musi przekładać się na wzrost ruchu organicznego, ponieważ słowa kluczowe, które znajdą się na przykład na pozycjach, nie wiem, 20, 30, 50 czy 100, pomijając aspekt, że nie są klikalne, bo są poza top 10, to oczywiście nie muszą przynosić konkretnego ruchu i nie muszą być związane w ogóle z branżą, bo tak akurat wyskoczyło na jakieś dziwne słowo kluczowe. Wzrost wyświetleń w Google Search Console to warto mierzyć, warto patrzeć na to, natomiast tak naprawdę to jest nic nie warte, ze względu na to, że to jest tylko informacja dla nas, iż pozycjonowanie idzie w dobrą stronę, ponieważ na coraz więcej słów kluczowych nasz serwis jest widoczny, czyli jeżeli użytkownik wstuka, jak przyrządzić królika i w tym momencie na obiad na przykład, i w tym momencie liczba wyświetleń nam rośnie, natomiast nie jesteśmy w top 10, no to oznacza, że te słowa kluczowe związane z przyrządzeniem tej potrawy pojawiają się w wynikach organicznych na dalszych pozycjach. Niemniej jednak w jakiś sposób to pokazuje, że idziemy w dobrą stronę, natomiast co do zasady nie przyniesie nam żadnej innej korzyści. No i wzrost ruchu organicznego w Google Search Console to jest bardzo istotne, czyli ten taki niebieski wykres. To jest konkretne, ale zależy to od sezonowości. I teraz dlaczego to zależy od sezonowości? Zależy to przede wszystkim dlatego, iż w przypadku, kiedy my prowadzimy serwis, który jest bardzo mocno sezonowy, czyli na przykład sprzedaje tylko zimą, na przykład narty, sprzedaje tylko latem, sprzedaje na przykład tylko asortyment wakacyjny typu leżaki. Tak? W każdym bądź razie to w tym momencie co należy mierzyć i w jaki sposób należy mierzyć. Nie możemy sobie pomierzyć wzrostu ruchu z miesiąca na miesiąc, ponieważ jeżeli to jest sezon, to tylko mamy jeden szczyt, a reszta po prostu miesięcy może okazać się, że ten ruch jest na bardzo, bardzo małym poziomie. W związku z tym warto mierzyć ruch, porównując go rok do roku, warto mierzyć przychody rok do roku, warto oczywiście mierzyć koniecznie pozycję fraz, ponieważ jeżeli w zeszłym roku byliśmy na pozycji czwartej, trzeciej, powiedzmy piątej, a dziś jesteśmy na pozycji 1-2, no to w jakiś sposób to pozycjonowanie nam się poprawiło. No i warto weryfikować widoczność ze względu na ilość fraz w top 3, top 10, top 50, top 100. I teraz dlaczego? Dlatego, że budując widoczność, chociaż za chwilę temu powiedziałem, że nie jest ona tak bardzo istotna, natomiast, czy też nie przekłada się na wyniki, natomiast patrząc na widoczność, szczególnie w serwisach właśnie sezonowych,
Pokazuje nam to, że ta treść, którą dostarczamy do serwisu, bardzo mocno nam pomaga w budowaniu zasięgów. No i w pewnym momencie, gdy przyjdzie nasz sezon, no to ta treść zacznie nam bonusować, bo zacznie nam przynosić ruch organiczny. No i tutaj po prawej stronie, jeżeli sobie zerkniecie, to macie taki właśnie przykład serwisu sezonowego, gdzie czerwiec, można powiedzieć, i lipiec, i czasem sierpień jest najbardziej bogatym sezonem, jeżeli chodzi, czy też okresem, który przynosi najwięcej ruchu organicznego. Natomiast jak widać, zimą jest tego bardzo mało. Jedyną rzeczą właśnie, którą możemy sobie porównywać, to jest właśnie to, co zrobiliśmy do tej pory, ale rok do roku. No i tutaj na potwierdzenie moich słów, jak widzicie, poniżej ta widoczność sobie sukcesywnie rośnie, natomiast powyżej, czyli na czerwono, w czerwonym prostokącie, zaznaczyłem właśnie ruch sezonowy. To jest wykres z Ahrefsa, z narzędzia płatnego, natomiast ten ruch można w ten sposób sobie zaobserwować, że on jest na pewno sezonowy na przestrzeni ostatnich kilku lat, w związku z tym wiemy, że na przykład w okresie, powiedzmy, styczeń, czerwiec tego ruchu nie będzie, natomiast na przełomie roku zawsze ten ruch będzie, ponieważ no, będziemy sprzedawali gadżety czy jakieś rzeczy związane z prezentami świątecznymi i ten ruch rzeczywiście nam się pojawi. Czyli przez prawie cały rok możemy nie mieć nic, widoczność sobie spokojnie rośnie, to SEO sobie spokojnie gdzieś tam jest wykonywane, natomiast największy uzysk z tego, z tej całej roboty w SEO będzie właśnie w okresie sezonowym i dopiero wtedy będziecie widzieli, na ile to SEO przyniosło korzyść i jak bardzo mocno można to w tym momencie wykorzystać. Co mierzyć w Search Console? Jeżeli chodzi o Search Console, możemy mierzyć trzy rzeczy tak naprawdę podstawowe. Są to wyświetlenia, to jest ten fioletowy wykres. Są to kliknięcia, oczywiście jest to ten niebieski wykres, który pokrywa się z fioletowym. I tutaj od razu powiem, jeżeli te dwa wykresy się pokrywają, to znaczy, że na pewno idziemy w dobrym kierunku. Może się zdarzyć, że wykres fioletowy rośnie szybciej niż kliknięcia. Oznacza to, że na coraz więcej słów kluczowych nasz serwis jest obecny w top 100, powiedzmy, czyli na coraz więcej słów kluczowych wyświetla się w wynikach organicznych, ale poza pierwszą dziesiątką i po prostu nie jesteśmy, te wyniki do naszego serwisu nie są klikalne. No jak nie są klikalne, no to w tym momencie ten wykres niebieski związany z kliknięciami rośnie dużo, dużo wolniej, natomiast wykres fioletowy bardzo, bardzo szybko. No i trzecią rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, to jest udział ruchu mobilnego versus desktopowego. Tak, jeżeli spodziewamy się, że ruch mobilny będzie na naszej witrynie, no to powinien rosnąć. Jeżeli desktopowy, to też powinien rosnąć. No i oczywiście te dwa wykresy, one nie są bezpośrednio z Google Search Console. One są, to jest template przygotowany w Google Data Studio. I tutaj od razu odpowiadam na ostatnie pytanie. W czym obserwować wyniki? Oczywiście w Google Data Studio. Dlaczego? Dlatego, że do Google Data Studio możemy zaimplementować zarówno darmowe Google Search Console, jak i darmowe Google Analytics. I w tym momencie dla Ciebie jako klienta ważne jest, że w jednym miejscu masz zebrane wszystkie istotne informacje na temat swojej witryny i procesu pozycjonowania. Czyli możesz zobaczyć, czy rośnie Ci ruch, czy rosną Ci kliknięcia, czy rośnie Ci liczba wyświetleń. Jak to się rozkłada w czasie za ostatnie 16 miesięcy, jak rosną przychody, czy te przychody podlegają sezonowości, czy ruch podlega sezonowości. I dzięki temu w jednym miejscu masz zebrane wszystkie informacje. I tutaj podkreślam, że Google Data Studio, Google Search Console i Google Analytics jest narzędziem darmowym. W związku z tym za pomocą tych trzech narzędzi możesz zweryfikować, czy Twój serwis jest pozycjonowany i w jaki sposób. Natomiast możemy jeszcze mierzyć w Google Search Console oczywiście liczbę fraz na średnich pozycjach, no i porównywać frazy brandowe i niebrandowe. Tutaj jeden wyjątek, niestety nie zawsze jest możliwe porównanie frazy brandowej i niebrandowej, ponieważ jeżeli nasza domena nazywa się na przykład pozycjonowanie.pl, no to w tym momencie jest problem, ponieważ jak gdyby nazwą brandową, czy też nazwą firmową jest nazwa po prostu, jest słowo generyczne typu pozycjonowanie i odseparowanie wyników brandowych i niebrandowych w takim przypadku jest bardzo trudne. Natomiast jeżeli założymy sobie, że po prostu pozycjonowanie jako fraza
jest jednocześnie nazwą brandową, no to taki wykres, taką analizę możemy sobie przeprowadzić. Tutaj po prawej stronie oczywiście macie top 3, top 10, top 20 i resztę słów kluczowych, a poniżej macie porównanie brand versus non-brand. I to, co jest bardzo istotne, to oczywiście to jest też raport z Google Data Studio. Co mierzyć w mapach? Czyli na co zwrócić uwagę w procesie pozycjonowania w przypadku map Google. Tutaj od razu powiem jedną rzecz. W przypadku małych miejscowości i fraz niszowych, to w ciągu kilku miesięcy jesteśmy w stanie osiągnąć bardzo dobre rezultaty, jeżeli chodzi o mapę Google. Natomiast jeżeli chodzi o frazy bardzo mocno konkurencyjne, związane z bardzo dużą konkurencją, ewentualnie z bardzo dużymi potencjałami, no to to dojście do pozycji, czyli do tych pozycji 1-3 w mapkach, które są najbardziej istotne, zajmuje niejednokrotnie rok czasu, czasem dłużej. To też jest kwestia związana, w jaki sposób jest wykonana strona internetowa, ponieważ jeżeli na stronie internetowej jest bardzo mało treści, to ta nasza pineska będzie miała dłuższą drogę i jednocześnie będzie pojawiała się na mniejszą liczbę słów kluczowych w samej mapce. Natomiast to, co warto zweryfikować i to, na co warto patrzeć w mapach Google, to są kliknięcia w telefon, to jest właśnie zapytanie o dojazd, no i przekliki do serwisu z map. I w tym przypadku jedyną rzeczą, którą warto wykonać, to są właśnie UTM-y, czyli tam, gdzie konfigurujecie wizytówkę, w wizytówce Google Moja Firma, tam, gdzie konfigurujecie adres URL, gdzie wstawiacie adres URL, warto do takiego adresu URL dokleić po prostu UTM-y, żebyście widzieli, w jaki sposób zachowuje się wasza wizytówka, w jaki sposób zachowuje się i ile tego ruchu z wizytówki Google Moja Firma się pojawia. I to jest właśnie wykres, który skonfigurowaliśmy dla jednego z klientów i tu jednocześnie od razu widać, że wizytówka Google Moja Firma podlega również sezonowości, czyli na przełomie sierpnia, września i października mamy bardzo dużo ruchu, natomiast w pozostałym okresie tego ruchu jest bardzo, bardzo mało lub bardzo niewiele, czyli w tym przypadku u tego klienta występuje tylko jeden sezon na przełomie rozpoczęcia roku szkolnego i tylko wtedy będziemy mogli zaobserwować, czy nasz proces pozycjonowania jest wykonany dobrze, prawidłowo i możemy to porównywać rok do roku. Oczywiście przypominam, że w Google Search Console możemy porównywać na maksymalny okres, w jakim są dane przechowywane, to jest 16 miesięcy, dlatego dobrze jest ewentualnie przerzucać te dane sobie do Excela, żebyśmy tego, co było analizowane przez nas 2 czy 3 lata temu, po prostu nie stracić. Natomiast co do zasady, taką rzecz możemy, takie porównanie możemy sobie oczywiście wykonać też w Google Data Studio. I jeżeli mamy dobrze oprogramowane UTM-y, no to taka informacja powinna się również odkładać w Google Analytics, czyli bez względu na to, czy jak widzicie mamy Google Search Console, czy Google Analytics, jesteśmy w stanie powiedzieć, że nasze pineski, czy też nasze mapki są w miarę dobrze wypozycjonowane i ten proces pozycjonowania został wykonany prawidłowo, czyli tutaj w tym momencie sprawdzamy, w jaki sposób pozycjonowanie w mapach Google wpłynęło na nasz biznes, tak? Porównając rok do roku, na przykład załóżmy, że w tym roku mieliśmy, nie wiem, 10 tysięcy wejść, w zeszłym roku mieliśmy 8 tysięcy wejść, czyli te nasze mapki w Google wypozycjonowały się dużo lepiej na więcej słów kluczowych. I jaki jest główny problem w przypadku weryfikacji pozycjonowania w mapach? Przede wszystkim konwersja. Konwersja jest bardzo różna w zależności od miesiąca, w szczególności w przypadku portali usługowych, tak? Jak na przykład, jeżeli macie kilka oddziałów, na przykład prawnicy, no to w tym momencie jednego miesiąca możecie mieć jeden telefon, drugiego miesiąca 10, trzeciego 30 i znowu to spada na przykład do 5. Jest to bardzo, bardzo różne, mocno to fluktuuje i nie da się jednoznacznie odpowiedzieć, że dany miesiąc jest lepszy od poprzedniego, tylko z tego względu, że to pozycjonowanie było lepsze. Nie, po prostu ludzie nie zawsze lubią klikać w telefon, bo czasem lubią napisać maila wieczorem albo zadzwonią po prostu na drugi dzień, przepisując numer telefonu. W związku z tym nie ma jednostajnego przyrostu, natomiast dobrze jest sobie obserwować, czy takie zdarzenia na wykresach z mapek Google po prostu się pojawiają.
Natomiast jak mierzyć słowa kluczowe? No to jest bardzo prosta odpowiedź. Do dyspozycji mamy wiele narzędzi, zarówno bezpłatnych, jak i płatnych. Słowa kluczowe są to rzeczy, czy też jest to rzecz, która jest rzeczą podstawową, jeżeli chodzi o pomiar wyników pozycjonowania. Tak? Czyli jeżeli mamy dużo niebieskiego, tak jak tutaj jest na web pozycji, czyli mamy numero uno, no to w tym momencie jesteśmy zadowoleni, bo większość słów kluczowych jest na pozycji pierwszej. Natomiast no, oczywiście pozycja druga, trzecia i czwarta też wywołuje banana na naszej twarzy. Natomiast monitorować te słowa kluczowe możemy w Google Search Console. Tutaj przyrost liczby słów kluczowych, przyrost ruchu, liczba tych słów kluczowych, na które pojawia się nasz serwis, czyli wzrost wyświetleń naszego serwisu, no, wywołuje uśmiech na twarzy i oznacza, że ten proces pozycjonowania idzie w dobrym kierunku. Do dyspozycji mamy oczywiście narzędzia płatne. Tutaj wymieniam tylko kilka. Zenuto, Semstorm, Ahrefs, WebPozycja i SEO Station oraz inne wyżej nie wymieniłem. To, jakiego narzędzia będziecie płatnego używali do weryfikacji procesu pozycjonowania, to tylko od Was zależy. Natomiast ja zawsze mówię jedną rzecz. Jeżeli chcecie wykorzystać narzędzia płatne do pomiaru efektów pozycjonowania Waszego serwisu, to zdecydujcie się chociaż na miesiąc wykupić narzędzie pełnopłatne, ponieważ wersje demo są niejednokrotnie mocno ograniczone i nie mają pełnej funkcjonalności. Dlatego jeżeli chcecie skorzystać na przykład z Zenuto czy Semstorm, to są narzędzia polskie i dostosowane do rynku polskiego, wystarczy, że na miesiąc po prostu kupicie sobie wersję podstawową, już nie pamiętam, za przysłowiową stówę i zobaczcie, czy po prostu czy ta wersja Wam odpowiada do pracy. Jeżeli tak, zostańcie przy tej wersji, wykonajcie projekt, zacznijcie sprawdzać słowa kluczowe i zacznijcie analizować siebie i swoją konkurencję, ponieważ te narzędzia pozwalają również zweryfikować, na jak bardzo dobrze, czy też jak dobrze idzie proces pozycjonowania w stosunku do naszej konkurencji. Czy ją doganiamy, czy ją przeganiamy, czy konkurencja też rośnie. Niemniej jednak pomiar słów kluczowych możemy wykonać w tych narzędziach. I jak sprawdzić generalnie pozycjonowanie? Podsumowując, uruchomić przede wszystkim narzędzia. Narzędzia bezpłatne typu Google Search Console i Google Analytics. I tam należy mierzyć, w jaki sposób jest to pozycjonowanie wykonywane. Jeżeli, tak jak powiedziałem, jeżeli wszystkie wykresy rosną, nawet powoli, ale jednak rosną, no to w tym momencie idziemy w dobrym kierunku. Jeżeli nasz serwis jest serwisem sezonowym, no to musimy sobie porównać rok do roku, czy też sezon do sezonu, jak wypadliśmy w procesie pozycjonowania. Jeżeli chcecie korzystać z narzędzi płatnych, no to Zenuto lub Semstorm polecam wybrać jedno z tych dwóch narzędzi. W obu tych narzędziach mamy wbudowany monitoring słów kluczowych lub jeżeli nie chcemy korzystać z tych narzędzi, osobny monitoring słów kluczowych można wykupić, czy to web pozycję, czy to SEO Station, czy jakikolwiek inny. W narzędziach Zenuto czy Semstorm dodajcie projekt, dodajcie słowa kluczowe w zależności od abonamentu, powiedzmy będziecie monitorowali 20, 30, 50 czy 100 słów kluczowych i sprawdzajcie, czy te pozycje Wam rosną, czy nie. I to, na co jeszcze warto zwrócić uwagę w procesie pozycjonowania, to jest przede wszystkim, czy widoczność serwisu rośnie, czyli im więcej treści, jeżeli przyrasta treść, no to powinniśmy być widoczni na coraz więcej słów kluczowych w zakresie top 50 lub top 100 w zależności od wybranego narzędzia. Zweryfikujcie w Google Search Console wyświetlenia oraz przekliki. Weryfikujcie pozycję słów kluczowych, czy to rośnie, czy to stoi, czy to spada i pytajcie dlaczego. Weryfikujcie, jakie elementy są dostarczane w ramach umowy, czyli ilościówkę. Ile artykułów blogowych, ile publikacji zewnętrznych, ile linków i odnośników macie mieć dostarczonych w ramach umowy i weryfikujcie, czy to jest dostarczane. I oczywiście najbardziej cenna rzecz, czyli czy rosną Wam przychody w sklepie internetowym. Tutaj oczywiście też zabezpieczę się i powiem, że w przypadku sklepu sezonowego, no to weryfikacja przychodów będzie trudna, niemniej jednak rok do roku da się to porównać. No i oczywiście zdarzenia w Google Analyticsie, czyli jeżeli strona jest stricte usługowa, na przykład strona prawnicza, no to tam przychodów w sklepie internetowym nie będzie, chyba że ktoś książki sprzedaje prawnicze. Natomiast jeżeli mamy do dyspozycji tylko stricte stronę usługową, no to weryfikujemy po prostu zdarzenia, czyli musimy mieć Google Tag Manager,
menadżera i te zdarzenia mieć oprogramowane w Tag Managerze i przesyłane do Google Analytics i tam w analityce po prostu musimy weryfikować liczbę tych zdarzeń typu odtworzenie wideo, kliknięcie w przycisk, wysłanie formularza itd., itd. Dzięki temu będziemy wiedzieli, jak sprawdzać pozycjonowanie i czy to pozycjonowanie idzie w dobrym kierunku. Ja ze swojej strony dziękuję. Mam nadzieję, że ten krótki film pozwoli Wam zweryfikować i sprawdzić, w którym kierunku idzie Wasze pozycjonowanie. Dzięki.